Cześć, tu Michał. Niskie ceny sprzętu DJ-skiego potrafią przykuć uwagę niejednego początkującego adepta sztuki DJ-skiej. Jaki sprzęt kupić już Ci niejednokrotnie pokazywałem na swoim kanale. Dzisiaj pokażę Ci, jakiego sprzętu nie kupować, aby nie narazić się na niepotrzebny wydatek to raz, a dwa na stratę. Bo gdy kupisz ten sprzęt, który Ci dzisiaj pokażę, za wiele na nim nie zdziałasz, nic z tego Ci nie wyjdzie, i będziesz tylko i wyłącznie stratny swój czas, pieniądze, no i nerwy, bo z reguły człowiek, jeśli dokonuje nieudanych zakupów, to się denerwuje. Zatem dzisiaj Ci pokażę, jakiego sprzętu nie kupować. Pokażę Ci nagłośnienie, kontroler, mikrofon, komputer, przenośniki pamięci. Zatem zostań do końca, bo dzisiaj zobaczysz, czego nie kupić. Dlaczego nie kupować? To też nie będę Ci podawał konkretnych marek, żeby robić jakąś tam antyreklamę, tylko powiem Ci po prostu, że to jest niefunkcjonalne dla DJ-a. A jeśli Ty chcesz zostać DJ-em, to mi zależy na tym, żebyś Ty tylko miał i wyłącznie przydatne, funkcjonalne rzeczy, żebyś ustrzegł się tych błędów, które na przykład chociażby ja popełniłem. Dlatego nagrywam ten materiał, żebyś Ty nie popełnił tego samego błędu i niepotrzebnie nie wywalił pieniędzy w błoto kupując, jeśli Ci przyjdzie taka myśl, a może kupić to, bo jest na pewno tańsze. Gdy szukasz sprzętu DJ-skiego, ceny markowych, renomowanych marek, autoryzowanych firm są naprawdę wysokie. No trzeba sobie powiedzieć wprost, sprzęt DJ-ski jest drogi. No i wiadomo, że zawsze jak coś jest drogie i dobre, to zaraz się pojawiają jakieś podróby, jakieś szajsy, odpowiednio nieco niższe, tak żeby na przykład Cię skołować i kupić w niższej cenie, ale jak to mówią, wtedy będziesz musiał kupić dwa razy, bo to, co kupisz taniej, to wyrzucisz, bo to Ci się nie przyda, to, co ja Ci dzisiaj pokażę, a później jeszcze będziesz mało tego, nie zwrócą Ci pieniędzy, a mało tego będziesz musiał kupić to, co Ci już pokazywałem niejednokrotnie na tym kanale. Zatem jeśli chodzi o miksowanie muzyki, to kluczowym jest, aby nie kupować odtwarzaczy DJ-skich, odtwarzaczy muzycznych, które się różnie nazywają. Także te naprawdę opisy i nazwy w sklepach, czy to internetowych, czy stacjonarnych, mogą być różne, a chodzi to o właśnie odtwarzacze muzyki tego typu. To jest jakiś, nawet nie wiem jak to nazwać, takie urządzonko, odtwarzacz, bo to nawet może nie kontroler, do którego masz jeszcze podpięte na przykład odtwarzacz płyt CD, pendrive'ów i kart SD i tu na tym sobie miksujesz utwory, ustawiasz prędkości, programujesz punkty cue, czyli na przykład jak zaczynasz, to widzisz, że masz cue, że masz jakieś tam funkcje stretch, że masz jakąś tam możliwość przyspieszania, zwalniania, ustawiania prędkości i to może Cię zwieść. Jeśli jesteś początkującym adeptem sztuki DJ-skiej i możesz Ci się wydawać, że to będzie dla Ciebie ok. Cena niska, zatem kusząca. Ja Ci odradzam tego typu, ale nie z tego względu, że to jest, wiesz, badziewie, tylko chodzi o to, że z tego względu, że na tym nie nauczysz się miksować muzyki, bo to jest bardzo trudne. Na tym urządzeniu w ogóle ustawić prędkości dwóch utworów, to też graniczy z cudem to raz. Dwa, to w ogóle nie trzyma prędkości. Nawet jak już, wiesz, po 10-minutowej męce ustawisz tą prędkość na słuch, to Ci się za moment to rozjedzie. Także to w żadnym w ogóle stopniu nie jest stabilne funkcjonowanie takich urządzeń. W ogóle to nie jest kompatybilne z niczym. Także to w ogóle, że tak powiem, nic na tym nie zrobisz poza jakąś tam zabawą. Znaczy, może tak, jak będziesz potrzebował na imprezie puścić utwór, utwór się skończy i puścić kolejny, bez żadnego miksowania, bez żadnego ustawiania prędkości, to Ci w zupełności wystarczy. Niska cena i na pewno zrobisz to, jeśli chcesz tylko być puszczaczem muzyki. Ale zmierzamy do tego, żebyś Ty był profesjonalnym DJ-em, a nie puszczaczem muzyki, zatem na tym kompletnie nie zmiksujesz utworu. Jeśli będziesz chciał, zmiksujesz, ale tak się namęczysz i wykonanie nie będzie na tyle profesjonalne, w ogóle to nie wygląda profesjonalnie, zatem jak to rozłożysz na imprezie, to Twój, że tak powiem, zleceniodawca może troszeczkę mieć mieszane uczucia, jak zobaczy, co Ty tutaj żeś wystawił na imprezie. Zatem takich odtwarzaczy typu właśnie coś takiego, takich urządzeń nie kupuj, gdy chcesz zostać profesjonalnym DJ-em. To jest, powiedzmy, do amatorskiej zabawy. Cena może kusić, ja rozumiem. Może Ciebie, że tak powiem, przykuć swoją uwagę, bo jest niska takiego urządzenia, a w opisie, jak przeczytasz to naprawdę, jak ja przeczytałem w opisie aukcji tego urządzenia, to normalnie jest
według opisu. Lepsze jak mikser Pioniera, ale to tylko opis, bo w rzeczywistości to nie ma nic związanego z miksowaniem muzyki. Kolejny temat nagłośnienia. Bo jeśli będziesz chciał być DJ-em mobilnym, to będziesz na pewno potrzebował swoje nagłośnienie, czyli tak zwane kolumny. No i teraz możemy rozróżnić kolumny aktywne i pasywne, czyli żeby były podłączone przez na przykład jakiś wzmacniacz, albo podłączone na przykład tylko bezpośrednio do prądu, czyli żeby były tak naprawdę, że mają wzmacniać już całą elektronikę wbudowaną w kolumnę. Zatem jakich nie kupować kolumn? Na pewno nie kupuj kolumn. Nie chodzi tu o nazwę, markę, tylko chodzi o, żeby zwrócić uwagę na takie coś. Widzisz, jak się tutaj przypatrzysz, to tutaj tak naprawdę do tej kolumny możesz podłączyć tylko przewód sygnałowy, czyli wysłać tutaj sygnał. Ale za wszelkiego rodzaju zasilenie, za moc tej kolumny odpowiada wzmacniacz. Czyli taką kolumnę musisz podłączyć niestety do wzmacniacza. A to nie o to chodzi, żebyś woził całą przyczepę sprzętu, czyli wzmacniacz, kolumny, być może jeszcze tonę kabli. Tylko chodzi, żeby sobie ułatwiać. A żeby sobie ułatwiać, to kup nagłośnienie, które, ja ci powiem w kolokwialny sposób, podłączysz je tylko do prądu, zapodasz sygnał, przewód sygnałowy z miksera i będzie ci to działać. Czyli będziesz mógł po prostu wzmacniać i cała elektronika jest wbudowana w tą kolumnę. Pokazywałem ci takie kolumny RCF-a na kanale, także jeśli byś chciał kupować, to jedynie tylko i wyłącznie kupuj takie nagłośnienie, bo nagłośnienie dzielimy na aktywne i pasywne, czyli możesz nagłośnienie podłączyć do wzmacniacza albo podłączyć tylko do prądu, sygnał puścić z miksera i wtedy nie potrzebujesz żadnych pośrednich urządzeń typu wzmacniacza. Oprzyrządowanie typu mikrofony, słuchawki. Tutaj uwagę mam dla ciebie cenną taką, a mianowicie nie kupuj no-name'ów. Bo mikrofonów, słuchawek na rynku jest pełno i nie chodzi o to, żeby wiesz, kupić za 50 zł mikrofon i cieszyć się, że kupiłeś za 50 zł mikrofon, jak to po pierwsze w ogóle nie będzie twój głos w żaden sposób brzmieć przez ten mikrofon, to jedno. Drugie to po trzech, czterech imprezach ten mikrofon się rozpadnie, zepsuje. Po prostu nie ma co oszczędzać na takich tematach typu właśnie słuchawki, mikrofon. W ogóle na sprzęcie DJ-skim nie ma co oszczędzać, bo to jest narzędzie twojej pracy. Zatem im będziesz miał lepszej jakości sprzęt, tym będzie tobie łatwiej się na tym pracować. Będzie bezawaryjny, bezproblemowy i będziesz miał naprawdę w ogóle też wyglądał bardziej profesjonalnie. Zatem no-name'ów unikaj, typu jakiś, tak jak ci tutaj pokazuję, mikrofon, który jest no-name, nie ma dosłownie nawet żadnej nazwy, jakbyś go obejrzał z każdej strony, to nie ma tu żadnej nazwy, czyli to jest dosłownie mikrofon no-name. Słuchawki tak samo, jak jakieś są po prostu no-name'owe, to nie, no wybieraj po prostu markowe, sprawdzone, profesjonalne akcesoria DJ-skie. No i jeszcze odnośnie na przykład pamięci przenośnej typu USB, jak pendrive'y, jak karty SD, czyli urządzenia do przenoszenia muzyki. No bo teraz mamy na tyle zdigitalizowane czasy, że nie potrzebujesz mieć płyt CD, płyt winylowych. Owszem, jeśli chcesz, to możesz, ale w większości jednak muzyka cyfrowa, czyli pliki cyfrowe w postaci chociażby MP3 na pendrive'ach, no wypierają muzykę taką, no przepraszam, nośniki, wypierają nośniki tradycyjne typu płyta CD, kaseta magnetofonowa czy płyta winylowa. Odnośnie takich pamięci masowych, które służą do przenoszenia plików cyfrowych typu MP3, to mogę ci polecić, żebyś nie kupował tak samo. Po pierwsze, no-name'ów, tak jak tutaj widzimy pendrive no-name. Po drugie, zwróć uwagę na transfer danych dla tego urządzenia, bo to jest urządzenie pendrive i im wyższy ten transfer danych, czyli odtwarzania lub wgrywania, im większy, tym lepszy. Interfejs typu C jest spoko, przepraszam, interfejs typu na ten moment USB 3.0 jest całkiem przyzwoity. Interfejs typu C to nie jest to w zależności, jaki będziesz miał konsolę i czy będzie to kompatybilne z USB-C, ale chodzi o
transfer, tam jest, on jest podawany w megabajtach na sekundę, jeśli się nie mylę. Im więcej megabajtów na sekundę ma transfer przenoszenia danych, tym lepiej, bo o co tu chodzi? Jeśli takie urządzonko będziesz miał typu no name, które ma niski transfer danych, to potrafi się najnormalniej w świecie zaciąć. Jak będziesz miał to w swojej konsolecie, kontrolerze, w odtwarzaczu CD, w czymkolwiek, z czego będziesz prowadzić imprezę, to może ci się najnormalniej w świecie po prostu zaciąć. Dlatego im wyższy transfer, im lepszy transfer w megabajtach na sekundę, tym lepszy. No i jeśli chodzi jeszcze o wszelkiego rodzaju komputery, bo mamy czasy, jakie mamy i jakby nie było bez komputera, no może nie tyle, że się nie obejdziesz jako DJ, ale będzie to utrudnione. Znaczy ułatwienie jest takie, że z komputera możesz chociażby no raz to zmapować swój kontroler, jeśli będziesz miał kontroler, to niekiedy mapowanie jest niezbędne. Dwa, sterowanie oświetleniem, jeśli będziesz na przykład DJ-em mobilnym, no to będziesz mógł sterować światłami z takiego laptopa. No trzy, wszelkiego rodzaju przenoszenie muzyki, zgrywanie, przetwarzanie, przechowywanie tak samo. I zmierzam do tego, że może nie, że unikaj, ale nie polecam Ci pecetów do tego typu, a polecam Ci MacBooki, jak już chociażby widziałeś na moim kanale, jest też takie nagranie pecet czy MacBook, to według mnie oczywiście, mogę się mylić, ale według mnie MacBook jest lepszy do tego typu zadań, jak chociażby sterowanie światłami czy mapowanie z kontrolerem, a pecety, obojętnie jakie to będą, wiesz, jakie to będą firmy, chodzi, że pecet z Windowsem, według mnie nie do końca się do tego celu spisuje. I to tak pokrótce, sprzęt, którego nie kupuj, i zrobiłem to tylko i wyłącznie specjalnie, to nagranie specjalnie dla Ciebie, żeby ustrzec Ciebie przed błędami, które ja już popełniłem, ja już taki sprzęt niejednokrotnie, dawno, dawno temu kupiłem i wiem, sprawdziłem to na własnej skórze, żeby takiego sprzętu więcej nie kupić, dlatego też polecam Ci go nie kupować. A jaki sprzęt kupować? Nagrałem już tutaj niejednokrotnie materiał na tym kanale, zatem zapraszam Cię oczywiście do jego obejrzenia i życzę Tobie powodzenia podczas przedzierania się, że tak powiem, przez oferty handlowców, bo sprzętu dzisiaj na rynku i ofert sprzedaży jest mnóstwo i to niekiedy jest jak, wiesz, tak, w takiej dżungli się czujesz. Wchodzisz na przykład, nie wiem, do sklepu albo na forum internetowe, grupę facebookową czy też w jakieś inne miejsce i zadasz pytanie, co kupić, to masz z jednej strony ofertę, z drugiej, z trzeciej, tu Cię handlowiec atakuje, tu do Ciebie dzwoni, tu Ci daje ulotkę, tu Cię zaprasza na prezentację i Ty możesz się czuć jak w takim buszu, troszeczkę zagubiony, zaniepokojony, dlatego jeśli przed swoim pierwszym zakupem, bo to chodzi o pierwsze zakupy, bo jeśli Ty już masz jakieś tam sprzęty, kupiłeś już to, to pewnie masz też jakieś, wyciągasz swoje wnioski, zatem będzie Ci łatwiej kupić kolejny sprzęt. To jest tak jak z kupnem samochodu. Pierwszy samochód kupisz, natrafisz na mułkę, ale kupując już kolejny, wiesz, na co zwracać uwagę. Dlatego ja chcę Cię ustrzec przed tym, żebyś nie natrafił, że tak powiem, na mułkę, kupując swój pierwszy sprzęt. I ja Ci już pokazałem, jakiego sprzętu masz unikać, dlatego jeśli będziesz miał jakiś, potrzebował pomocy przy zakupie pierwszego sprzętu, to pisz śmiało do mnie na maila michał@odzeradodj.pl. Możesz nawet mi podesłać linki, co chcesz kupić i ja Ci będę w stanie podpowiedzieć, czy warto, czy nie warto i będziemy sobie mogli porozmawiać na ten temat już osobiście, bo teraz tutaj tak nagrałem, wiesz, dla ogółu taki materiał, żeby zapoczątkować, że tak powiem, dyskusję, a jak potrzebujesz takiej, że tak powiem, fachowej porady, już takiej indywidualnej, bo ja rozumiem, że każda, że tak powiem, sytuacja jest inna, bo będąc DJ-em, chcesz zostać DJ-em klubowym, będziesz też potrzebował zwrócić na inne aspekty. Będziesz chciał zostać DJ-em mobilnym, na zupełnie inne aspekty będzie trzeba zwrócić uwagę podczas wyboru sprzętu. Dzisiaj się dowiedziałeś, jakiego sprzętu nie kupować i mam nadzieję, że ustrzeżesz się tych błędów, które ja już popełniłem i przekazałem Tobie w tym nagraniu. Oczywiście życzę Ci powodzenia. Pozostaje do Twojej dyspozycji, zatem jeśli masz jakieś pytanie, problemy, z czymś sobie nie radzisz, to albo napisz w komentarzu pod tym filmem, albo napisz bezpośrednio do mnie maila i postaram Ci się pomóc, abyś została profesjonalnym DJ-em. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć!